Ostatnio w Just Stumble Guys bardzo dużo się dzieje. Twórcy gry dodali do mojego konta aż 600 tysięcy gemów. Dodatkowo przy niku otrzymałem nowe oznaczenie GOAT. A takie oznaczenie ma zaledwie tylko kilka osób na świecie. Więc czuję się wyróżniony. Dzisiaj te 600 tysięcy diamentów wydamy na nowe koło, które jest dostępne w sklepie i nazywa się Kołem Odłamków, gdzie możemy trafić mega fajne skiny oraz nową emotkę piłki. A jeżeli ty byś chciał zgarnąć darmowe gemy oraz dodanie do moich znajomych, to wbijaj do sklepu Stumble Guys i wpisz kod FAREL. Dodatkowo w komentarzu napisz swój nick z gry Stumble Guys, a ja co odcinek będę wybierał jedną osobę, którą dodam swoich prywatnych znajomych oraz zgarnie 250 gemów. Dodajemy zwycięzcę z poprzedniego odcinka, NT Dinozaur, szukaj, zapraszamy! Moi kochani, jaram się w opór, bo mamy do wydania naprawdę sporo gemów, więc od razu klikamy kręcenie za 2000. 2000 gemów za jedno kręcenie to naprawdę jest sporo, więc zakręćmy sobie na początku 5 razy! 10 tysięcy gemów leci! I uwaga! Wow! Legendarny Chakti! Tutaj zdobywamy takie tokeny jakby... O! I nowa emotka! Tokeny jakby danego skinu. Musimy uzbierać tyle tokenów, aby odblokować ten skin. Mamy na przykład 10 tutaj skinów do Penguin Mate. I uwaga! Complete! Let's go! I uwaga! Do Mr. Beasta. Epickie. 5 żetonów. Kolejną rzeczą jest znowu Chakti, czyli mamy nowego skina odblokowanego. Pięknie. Complete. Wow! I dostajemy do duplikat banku dodatkowe karty. Jest to taki nowy system. Tak wygląda rezultat po pierwszym losowaniu. Wchodzimy sobie teraz w skinki i zobaczmy, co my tutaj mamy odblokowane, bo udało nam się odblokować nowe jajeczko. I ono prawdopodobnie jest, czekajcie, legendarnie Chakti. Muszę napisać do twórców gry, żeby jeszcze dodali system wyszukiwania skinów. Żeby zrobili gdzieś jakiś wiersz poleceń, żebyśmy mogli szybciej wyszukiwać sobie skiny. Spójrzcie na to, Chakti, legendarne jajko z ogonkiem. Ja muszę je przetestować. Wybieramy. Dodatkowo oczywiście jeszcze zakładamy nową emotkę legendarną w postaci piłki. Użyj i dajmy go za dwójeczkę, dlaczego by nie? A kasę damy za przytulankę. Cyk. A na początku zagrajmy sobie Laser Dash. Spójrzcie, jak on cudownie biega. On chciałby się już wykluć, ale jeszcze nie może, bo dziurka jest za mała. Ale jak widzimy, kolce już mu wyszły przez plecy. No i ogonek też wystawił. Wiadomo, już mu się nie mieści. Bardzo chciałbym zobaczyć ten nowy skinek dinozaura, Chaktiego, ale na przykład w kolorze diamentowym, żeby miał diamentowe jajo albo złote jajo. Od razu, moi drodzy, lecimy z tematem i dwójka piłeczka. Piłka, bum! I uwaga, patrzcie, spycham ich, ale niestety się nie udało nikogo jeszcze zepchać. Może teraz się uda. Ślisk. Wow, wow, wow i piłka. Bum, bum. Okej, nie udało się znowu, ale to mega fajnie wygląda, jak nasz... O, przeszedłem, ale prawie bym zginął, widzieliście? Bo się schody zawaliły. Mega fajnie to wygląda, ponieważ nie dość, że nasz skin jest okrągły, to jeszcze zmienia się w piłkę. Zarąbiste. Okej, pierwszy poziom za nami, więc to było easy. No ale postarajmy się teraz kogoś zepchać piłką, tylko żebyśmy sami przypadkiem nie wpadli na lasery. Zobaczcie, teraz mój nowy nick wygląda przepięknie. Mamy nick koloru niebieskiego z dopiskiem GOATS. Więc kozacko, piłka. No delikatnie ich odpycham, ale nie jest to taki... w takim stopniu jak na przykład w ślizg, nie? Że go podetnę i spada. Więc czy ta piłka jest taka OP? Może i jest, ale jakbyśmy zeskakiwali na przykład z dużej wysokości i uderzali w przeciwnika. Dobra, zostało kilku borowików do wyjaśnienia, więc teraz mamy największą szansę kogoś zrzucić, bo teraz podejrzewam, nie będą tak szybko padali. Wow, 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 wow. Dobra, piłka i odbijamy, odbijamy chłopa. O, panie strażaku, samie. Nie udało się, teraz będzie laser. Piłka, piłka, piłka. Wow! Wow, 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 wow. To by się źle skończyło. Piłka. No nie, no jest lipa, powiem wam szczerze. Chyba, że muszę podskoczyć. Zmienić się w piłkę i podskoczyć. Bum! Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Piła. O! No i się sam władowałem w laser. Najgorzej. Ale oni tak wpadli, więc prędzej czy później bym to wygrał. Co mogę powiedzieć o tej piłce? No, dzięki niej szybciej się tak naprawdę poruszamy. Ale no, jakoś super ciekawą emotką to ona nie jest. Dobrze, moi drodzy, lecimy dalej. 5 razy! 5 razy wydajemy 10 tysięcy gemów. I uwaga, mamy co? Okej. Zobaczcie, legendarny Chakti. Mamy go już na 15 na 10. I reszta wskakuje do Duplicate Bank. Gdzie możemy później coś odblokować? Za chwileczkę sprawdzimy, co to będzie. Let's go dalej, bo musimy jeszcze odblokować kilka nowych skinków. Znowu pingwin, ale pingwina epickiego nie mieliśmy, ale już mamy odblokowane 10 na 10.
Let's go dalej. Okej. Bestia Mr. Bystowska. 8 na 10. No i dajcie jakiegoś duplikata, bo chciałbym odblokować bank. Dobra, mamy duplikat i teraz odblokujemy bank. Zobaczcie, duplikat bank u góry nam się zaświeci 50 na 50. Czekajcie. Nie, jeszcze nie. Dopiero za chwileczkę to będzie. I legendarny Chakti. Okej. Tutaj na pewno już nam skoczy do banku duplikatów. Tak jest. I co? Plus 15. Patrzcie, nie działa. 40 na 50. I nie wiem, o co chodzi. Tak być nie może, więc zakręćmy kołem jeszcze raz. Dlaczego by nie? Dobra, widzowie. 20 tysięcy gemów. Wydajemy nakręcenie. To będzie mocne na pewno. Okej, skin coś wyjątkowego Orbit. Oczywiście Orbita mam na swoim koncie. I mamy Mr. Beasta, pierwszego, mitycznego. 2 na 10, więc musimy wszystko tutaj wykręcić, żeby mieć wszystko na full odblokowane. O dobra, znowu wyjątkowy skin. I teraz co? On wskakuje też na konto duplikatów? Nie. Za niego dostaniemy po prostu te różowe żetony. Znowu Orbit! No dlaczego ja takiego szczęścia nie mam na swoim oficjalnym koncie? I znowu emotka, okej. Ciekawe, co dostaniemy za emotkę. Zaraz zobaczymy, bo ona jest zduplikowana. Drugi raz zduplikowana. Mocne koło. Trzeci raz zduplikowana emotka. Halo, czy coś tu się przycięło, czy tak jest? Naprawdę, takie szczęście. Dobra, dobra, dobra. Mr. Beast. 5, epicki, kozak. I odblokowany. Let's go dalej. No nie wierzę. Czwarty raz koło. Raczej koło, piłka. Okej, pingwinek epicki. Odblokowany i wskakuje na duplikat? Tak, ale to jest epicki duplikat, widzicie? 100 na 100, dobra. A nie, complete. No i klikam teraz w to. Uciekło i mamy też dyskietkę. Okej. Spójrzcie na to. Raz, dwa, trzy, cztery piłki, za które dostaliśmy po 500 żetonów i 3 razy Orbit. Niesamowite. Sprawdźmy sobie jeszcze misję, to możemy sobie to odebrać. Możemy też sobie na przykład taką misję odświeżyć. Zagraj dwie gry, okej, to za kolejną zagram, to dostanę. I tu możemy teraz sobie odebrać na przykład dyskieteczkę. Pyk. Kiedy wykonamy cały cel tygodnia, odblokujemy kartę, to Chakti. Cały czas mówiłem Chakti, a to miał był Hachi. Hachi, przepraszam, pomyliło mi się, źle przeczytałem, więc cały czas źle go nazywałem. Ale na szczęście już się poprawiłem. Hachi. Tak się nazywa ten skinek. Sprawdźmy, czy Hachi faktycznie może zmienić kolor. Niestety nie może, a szkoda. Dobrze, nie odblokowaliśmy jeszcze wszystkiego, więc musimy zakręcić kołem po raz kolejny. I uwaga, no znowu piłka. Po co mi ta piłka? Ja chciałbym na przykład punkty do bestii Mr. Beasta. O, właśnie, właśnie, stój. Tak, jest. Pięknie, complete, odblokowane. I duplikat bank teraz nabija mi dyskietki. Okej, czyli rozumiem, że jak zdobędziemy wszystkie duplikaty kart, to później zdobywamy dyskietki. Sprawdźmy teraz, czy przy mitycznym... Aha, nie mamy to jeszcze full Mr. Beasta mitycznego odblokowanego, więc nie sprawdzimy tego. Teraz może trafi się. Aj, nie udało się. Epicki pingwin. O co tutaj chodzi z tymi duplikatami, bo... Raz odblokowujemy, wskakuje do banku, a raz nie. Chyba, że są po prostu... Aha, dwa różne może są pingwiny. Teraz mamy na przykład bestię odblokowaną i wskakuje nam reszta na punkty banku, czyli dyskietki. Ciekawie to wymyślili i mamy małpę. Tej małpy chyba jeszcze nie mieliśmy. Ape Escape! Zarąbista, spójrzcie na to. Jaki kozacki szef. Taka angry. Okej, okej, okej. Pingwin epicki, pingwin made. Dobra, czyli ja go jeszcze nie odblokowałem. On też jest takim pingwin, zakute ma łapy, na oczach ma przepaskę bandyta. I mamy Hachi, Hachi. I uwaga, plus 8 skoczy do banku. Ale patrzcie, zbugowane jest. Było plus 8, jest 33. A powinno być więcej. Czyli tą betę trzeba troszeczkę jeszcze dopracować, ale odblokowaliśmy dwa nowe pełne zestawy. Mało, moi drodzy, mało. Potrzebujemy jeszcze odblokować tą małpeczkę. I proszę bardzo, właśnie o tym mówiłem. Raczej, czekajcie, my odblokowaliśmy wtedy legendarną, tak? A teraz epicką odblokowujemy. 9 na 150. Nie rozumiem tego. Za duże dymy tutaj są na tym kole. Epicka bestia, no dobra. Complete. Let's go dalej. I co, znowu Hachi? Tak, znowu legenda. I co teraz? Complete, odblokowany. Ha! I trafia do duplikat banku, gdzie nic się nie dodaje. No dobra, czyli rozumiem, że w tej becie troszeczkę coś namieszali. Jeszcze nie działa to tak poprawnie, jak powinno działać, ale podejrzewam, naprawią to już niedługo. Dlatego to jest beta, na której sobie testujemy, sprawdzamy i odblokowujemy pełne koło. Mamy troszeczkę jeszcze losowania, bo nie odblokowaliśmy mitycznego Mr. Beasta. I stój, 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 może być, może być. Okej, my mieliśmy już ją, dobra, let's go dalej.
Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast. Nie, pingwinek. Okej, okay, on był epicki complete, tak jest. I nam do banku powinno wskoczyć. Ale nie wskakuje. Nie dodaje. I mityczny Mr. Beast, no dlaczego nie? Plus 12 powinno być Mr. Beasta. Ale oni na tym kole nie chcą mi tutaj oddać. Sprawdźmy sobie jeszcze raz te koło i zobaczmy, co już mam odblokowanego. Orbita mamy, Mr. Beasta mamy, Hatchi mamy, Ape Escape mamy, Penguin Maid mamy, Ball mamy, ale Mr. Beasta nie mamy jeszcze. Dobra, zakręćmy jeszcze raz. No i prawie było. Piłka, piłkę skipujemy. Okej, okay, małpę mamy. Dawaj, 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 dawaj. Znowu piłka! Co jest z tą piłką? Jeżeli tak będzie się sypało na nowym kole odłamków, to uwierzcie mi, że sporo osób będzie miało tę emotkę. A bagie o to chodziło, co nie? Go, 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 go. Pingwin. Epicki. Jest, 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 jest! Tak, w końcu plus 4. I ile? Mamy odblokowanego mitycznego Mr. Beasta Complete! O to chodziło. Ale jeszcze dajmy szansę kołu. I patrzcie, plus 50. Jakby ktoś trafił jajeczko plus 50, to było mocno. Okej, okay, complete, complete. Teraz dodało troszeczkę, było 67. Ale jak widzicie, grafika w prawym górnym rogu się buguje. Sprawdźmy mityczne, mamy tego Mr. Beasta mitycznego odblokowanego z takim kozackim przyciskiem od YouTube'a na plecach za 50 milionów, czy to za 100 milionów jest subów, wow. Okej, okay, zagrajmy sobie jeszcze jeden meczek, ale zagrajmy go tym kozackim pilautem. Zobaczcie, banan jeździ w wyścigówce z bananów. Coś pięknego. Sprawdźmy, czy można mu kolor zmienić fury. Nie da się, a szkoda. Tym razem zagramy normalny meczek. Pierwsza mapa lightowa, Floor Flipek. Więc powinniśmy sobie na luziku poradzić. Postaramy się też grać bardzo dużo piłką. Od razu jak mi się odblokuje piła, to lecimy piłą. Okej, okay, let's go, let's go, let's go. Wow, wow. Hop, okej. Okay. Czekamy, aż się ona znowu odpali. Piłka, ciach, ciach, ciach. Szkoda, że ona tak krótko trwa. Fajnie by było, jakby... O, ale zepsułem! Fajnie by było, jakby twórcy... No pięknie. Fajnie by było... Chyba nie wygram. Chciałem powiedzieć, że fajnie by było... Ja dziękuję! Nie byłoby fajnie! No i znowu spadam, co jest? Fajnie by było, gdyby twórcy gry dodali taki tryb, w którym można by było na przykład grać tylko i wyłącznie piłką. To było coś pięknego. I na przykład wyścig piłkami. Mega fajna sprawa, to by była na pewno w Stumble Guys, ale uda mi się jeszcze wyprzedzić ich. Szybko, szybko, szybko. Nie! Dobra, jestem czwarty. Coś mi się wydaje, że tak czy siak i tak taki tryb zostanie dodany do gry. A jak nie, to sam napiszę do twórców gry, żeby coś takiego zrobili. Bombardment grany piłką to nie będzie wcale takie proste, coś mi się wydaje, moi drodzy, ale zróbmy to, dlaczego by nie? Okej, okay. Zmieniamy się w piłę. Hop. Na bombardmencie jest to mega fajne, ponieważ możemy szybko rotować i uciekać przed spadającymi. To są kule armatnie, tak? Bomby, bomby, bomby. Żelazne bomby z lądem i z szaszeczką, okej? Okay? Przeszedłem, ale nie mogłem coś się zmienić w piłkę przed chwilą. Nie wiem czemu. No ale lecimy z finałem. O kurczę, Space Race, to jest moja zmora. Moja zmora. Ale coś mi się wydaje, że piłka fajnie będzie się odbijała na Space Race. Dlaczego by nie? Boom! Boom! Woo! Wow, 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 wow! No właśnie, właśnie! Tego się nie spodziewałem, że aż tak mocno mi wybije. Dobra, piłka, hop, hop. Hop. Piła, 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 bo przyspieszamy, przyspieszamy troszeczkę. Okej, 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 okej. Cyk. Dobra, włączamy piłkę. Odbiła się pięknie. Niepotrzebnie to spacja drugi raz. Dobra, udało się teraz. Hop, hop i piłka. I let's go, tunelem piłką. Dobra. Ciach, piłeczka, piłeczka, piłeczka. I do celu, idealnie piłką trafię. Nie udało się. Ale fajnie by to wyglądało, więc poczekajmy. Piłka, patrzcie. Piłka. A, bo to nie ten punkt. Tam jest finish! Hop! Piłka! Teraz piłka zwycięża. Ale bym zepsuł, bo chłop już był pod polem. Niesamowite. Farel Goat wygrywa grę. Jeżeli wam się podobało, stawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał. Jeżeli coś kupujecie, wspierajcie z kodem Farel. Dziękuję każdemu za wsparcie, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej!